Witajcie kochani, dzisiaj ulubieńcy lutego. Ci co mnie oglądają od początku wiedzą, że ja zawsze robię ulubieńców przed miesiącem, a nie po zakończonym, ponieważ wiem, że będę też tych produktów używała w miesiącu następnym. I tak, zaczynamy. Ulubieńcy, może zaczniemy od początku, od tych najmniejszych. To jest lakier do paznokci firmy Kallos. To jest lakier, taki nudziak, jak to mówią, z połyskiem jakim? Lekko różowawym i bardzo bardzo małymi drobinkami. I teraz tak, pokażę Wam, jaki ma pędzelek. Pędzelek ma, o, taki średniawy. To nie jest ten z tych grubych, ani z tych bardzo cieniutkich, tylko średniawy. Nabiera, wiecie, średnią ilość lakieru, ale jest mega. Słuchajcie, ja go dostałam od Wicki. Ja jestem dumna z tego lakieru, ponieważ na każdy wyjazd używam tego. Z brokatem zawsze się sprawdza, bo nie odpryskuje tak jak zwykły lakier. Jesteśmy bezpieczne, mając go na paznokciach nawet 3 dni. Także ja jestem zachwycona. I drugi lakier ze świata paznokci. Bardziej różowy. Tak jak widzicie, bardziej różowy. Też taki z drobinkami właśnie. Może bliżej, nie wiem czy się uda, bo... O, taki różowy... ja wiem jak to nazwać. Taki landrynkowy, tylko że różowy. Ja wiem. No w każdym razie bardzo ładny. Też ma takie bardziej drobinki. Jeszcze powiedziałabym, że mniejsze drobinki niż ten poprzedni. Ale też jestem z niego zadowolona. Mam go właśnie na palcach. Nie chyba, tylko na pewno. Na paznokciach, nie na palcach. Ja jestem z niego zadowolona. Też wytrzymuje około 3 dni. I też zawsze na wyjazdy sobie maluję nim paznokcie. I po prostu wytrzymują. Wytrzymują 3 dni. Nie muszę się martwić, że coś mi odpryśnie. Albo że po prostu jakaś inna niemiła niespodzianka mnie spotka. I tu trzecia rzecz, też od Wicki, tej samej, od której dostałam lakier. Słuchajcie, to cudo. To jest wysuszacz do paznokci. Słuchajcie, to cudo, ja to nazwałam cudo. To jest naprawdę cudo. Ja malując paznokcie tymi lakierami, ale zobaczyliście, pokazałam Wam paluchem, tymi lakierami, które wyszły mnie 35 groszy za sztukę. One nie wytrzymywały długo, 24 godziny, troszkę więcej. Słuchajcie, aha, no nie o tym, tylko o tym, że wysychały też dość długo, ale zresztą każdy lakier, którego się dwie warstwy nałoży, no to trzeba naprawdę mega długo czekać i te nawet, które 60 sekund wysychają, no u mnie się nie sprawdzały. Zawsze gdzieś się puknie, zawsze gdzieś się stuknie i już mamy wychodzić, a to taka, o, niespodzianka niemiła. To jest cudeńko, maleńkie, tak jak widzicie. Ja jeszcze tego troszkę mam, no takie jedną trzecią tego może, nie całą połowę. Na pomalowany paznokieć odczekuję naprawdę 10-15 sekund, czyli tak jak w sumie pomaluję jedną warstwę i drugą warstwą nałożę i potem jeszcze te 10 sekund poczekam i jedna kropelka na pomalowany paznokieć lakierem i w przeciągu 20 sekund wysycha lakier na kamień. To jest rewelacja. Ja nie wiem, czy w ogóle istnieje zamówienie w większej pojemności, bo sprawdzam w internecie, to tylko są takie maleńkie. One kosztują około 8 do 15 zł, zależy jaki producent. Ja jeszcze tego troszkę mam, no troszkę dość dużo, bo to naprawdę jedna kropelka wystarczy i to działa cuda na paznokciu, na lakierze. Ale za to wysycha w mgnieniu oka. Także ja jestem pod wielkim wrażeniem i do niego zawsze wrócę, jak się skończy, to sobie zamówię nową buteleczkę. Słuchajcie, pokażę Wam, jak to się aplikuje. O, to jest taka, o, bym powiedziała pipetka, ale tego się nie wyjmuje. To po prostu się delikatnie ściska i jedna kropelka spada na paznokieć i tyle wystarczy. A, tu Wam jeszcze mogę pokazać, jaki jest pędzelek przy tym lakierze ze świata paznokci. O, ten jest chyba taki sam jak tamten, czyli taki średniaczek. No i ostatni mój ulubieniec, którego będę korzystała przez cały rok. Mam nadzieję, że się nie zbije. To jest prezent od mojej córki na święta Bożego Narodzenia. Ten kubek ma prawie litr, 0,800. Wiem, że wesołych świąt, ale trudno.
Na Wielkanoc chyba nie robią z takim napisem. W każdym bądź razie kubek jest rewelka. Słuchajcie, jak sobie zrobię taki kubek herbaty, no to jest dużo picia. Kawy nie pijam, bo bym chyba padła po takiej ilości kawy, ale no naprawdę, to był bardzo dobry zakup, to był bardzo dobry prezent. On nie kosztował dużo, chyba 13 zł. W każdym bądź razie, no naprawdę warto mieć taki kubek w domu. Jako miarka też się sprawdza, bo mówię, mierzy, sprawdzałam, więc jest równo 800, czyli niecały litr. No ale tak, wiem, że do niego wrócę, dopóki się nie zbije, mam nadzieję. Także wszystkim polecam, gdybym jeszcze znalazła jeden taki kubek, a nawet dwa, to na pewno zakupię. W każdym domu powinien być. Także ja się z Wami żegnam, to są moi ulubieńcy lutego 2015 roku. Polecam Wam, te lakiery się sprawdzają wyśmienicie na wyjazdach. To maleńkie cudeńko też Wam polecam, naprawdę. Ja nie wiem, że te dziewczyny, które pokazują kosmetyki, ja nie widziałam. Ja obejrzałam naprawdę bardzo dużo filmów i oglądam codziennie, ale ja nie widziałam, żeby któraś z nich reklamowała, pozytywną dała, ani recenzję, ani negatywną, no bo tu negatywnej to chyba nie ma, ale żeby reklamowała coś takiego, no nie wiem, jestem chyba pierwsza. No i kubek jest moim ulubieńcem, zostanie ze mną przez cały luty, także o, ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, spokojnego dnia, dziękuję za miłe komentarze, za przemiłe maile, czekam na więcej, uwielbiam z Wami korespondować, naprawdę, jesteście rewelacyjni, bardzo, bardzo Wam dziękuję, kochani. Mam nadzieję, że ci, co do mnie doszli niedawno, zostaną ze mną najdłużej i ci, co ze mną już są od samego początku albo od środka, też zostaną, zawsze coś znajdą dla siebie. Mam nadzieję, że lubicie moje filmy i że będzie Was coraz więcej, chociaż już naprawdę jest Was dość sporo. I co? I zapraszam do subskrybowania mojego kanału, abyście byli na bieżąco z moimi filmami. I ja się z Wami żegnam. Do jutra. Pa, pa!